Te dzieci straumatyzowane muszą słyszeć te kłótnie. Nie wierzę! Pik sezonu nastąpił. Dzień dobry widzowie Avizo TV, zapraszam serdecznie do oglądania trzeciego odcinku trzeciego sezonu Piekielnej Kuchni. Mam nadzieję, że macie dobre snaczki, bo za chwilę zagłębimy się w świat kulinarny. Miłego oglądania i smacznego. Przed uczestnikami kolejny dzień zmagań. Czym dziś zaskoczy ich szef Amaro? Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, szef. Mam dla was dzisiaj wyjątkowe zadanie. Wszystkie zadania są wyjątkowe. Nie ze względu na składniki, z których będziecie gotować, ale ze względu na gości. Nie wiem, aktorzy, piosenkarze, znane osoby, może jakieś modelki. Są bardzo, bardzo wymagający. Albo... I mo najfajniejsi goście w programie to właśnie nie są znane twarze, nie licząc Ziggy'ego Heizera, który oczywiście jest legendą, ale jak na przykład przyszła drużyna futbolistów, albo całe Wojo, to jest super. Prezydent, bo już nie wiem, czego mam się spodziewać. Ich oczekiwania są absolutnie wygórowane. Błagam, tylko nie dzieci. Poznajcie naszych dzisiejszych ekspertów. Ja proszę, tylko nie dzieci. Błagam, nie chcę dzieci. Dlaczego ja? Co byście ugotowali, żeby dzieciakom pasowało? Jakieś nuggetsy? Coś takiego? Frytki, no. Ja lubię dzieci. Zapewne poznajecie, ale dla pewności przedstawię. Dominika, Gabriela, Mateusz. Niezwykle zdolne, młode, aktorskie pokolenie. A także Nikolas, mój własny syn. Podobno talent kulinarny. Jak widzicie, patrzy na was nieufnie, tak jak ja. Genów nie oszukasz. Ale ma spojrzenie Terminatora młodego. Super. Ja się go boję. Mały żeba, Maro akurat wymiata. Mimika twarzy, to jak się na nas patrzy, potęga. Jak ci się podobają? Myślisz, że są przygotowani na takie wyzwanie? Tak. Tak? Moja. Wierzy w nas. Jestem stęskniona za moim dzieckiem i chciałabym go przytulić i na pewno będzie ciężko. Klaudia, tęsknota? Ile on może mieć lat w tym odcinku? Młody Amaro z... 3, 4? 5? 6? 5? Okej, okay, dajmy 5. Jeżeli to wyszło jakieś 8 lat temu, to obecnie jest szansa, że młody Amaro na przykład siedzi tutaj i ogląda ten odcinek. Myślę, że jeszcze nie teraz, ale kolejna generacja streamerów oglądających Hell's Kitchen będzie prawdopodobnie oglądana przez młodego Amaro. Czajcie? Ile masz dzieci? Jeden. Syna. Jak ma na imię? Ile lat? 4,5 roku, Wiktor ma na imię. Jest ciężko, i... ale robię to dla niego i cały czas sobie to powtarzam. Rozumiem cię. Nikolas ma 5 i też tęsknię, jak 5. Jestem tutaj z wami. Będzie dobrze. Ja nie mam dziecka, ale też się wzruszyłam. Miałam nadzieję tylko, że chłopcy się nie popłaczą, bo to by było w ogóle święto płaczu. Któryś z panów jest wzruszony? Nie. 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 Tutaj szafkach nie liczy Justin? Na to. Nie. Oni są prawie w twoim wieku. To jest ten cały sharenting? Tak, dokładnie o to chodzi. Myślę, że złapiecie kontakt. Jasne, że tak. No, szef Amaro, no, żarcik? No, tak. Mi się podobało. Mateusz, jesteś głodny? Jestem głodny i oczekuję czegoś fajnego. No. A co najbardziej lubisz jeść? Ja akurat oczekuję na sushi. O Jezu, no dobra, młode elity. Ja myślałem, że tu jakieś właśnie ktoś pisał nuggetsy w kształcie dinozaurów. Ja myślę, okej, okay, takie nuggetsy, do tego fryty i dzieciaki będą zachwycone. Versus jak się bawi potomstwo elit, no nie? No sushi. Nice. No, ma młody dobry gust. A co masz ochotę? Co byś chciała zjeść? A może powiemy im, czego nie lubisz? Zapewne oczywiście nie lubię szpinaku. Dobrze. Dobrze wiedzę. Stać im wiaderko czekolady i będzie spokój. Ty czego nie lubisz? No, szczerze, mięsa. Mięsa nie lubisz? O! A? Rzeczywiście ich podniebienia są bardzo wymagające. Nikolas, czego ty nie lubisz? Omletę z serem. My szefowi nie umiemy dogodzić, a co dopiero jeszcze synowi, nie szefa. No, będzie lipa. No to kilka podpowiedzi już macie. W takim razie przejdźmy do gotowania. Dzieci, wszystko będzie wam smakowało, zobaczycie. Zadaniem każdej drużyny będzie przygotowanie 4 przekąsek dla 5 osób na Kinderball. Oby nie było kolorowych jednorożców. A pizzunia? Co wy na pizzunie? Ja myślę, że pizzunia by mogła wjechać. Błyskotek będzie super.
Na wykonanie zadania macie 45 minut. Zdążymy, damy radę. No jak niebiescy nie mają wygrać challenge'u. Pamiętajcie, że nasi eksperci są kapryśni. Tutaj trzeba naprawdę się nacyrkować, żeby im posmakowało. A co ciekawe, to właśnie oni, bez mojego udziału, zdecydują dzisiaj, która drużyna dostanie nagrodę, a która dostanie karę. O matko! Pierwszy raz na czacie Twitch, witam serdecznie i bardzo fajnie, że oglądasz na żywo. Ja się bardzo cieszę zawsze, no nie, że ktoś na przykład ogląda zapisy na Avizo TV i potem przychodzi tutaj, uczestniczy w tym live, to jest super. Nie powiem nic na ten temat. Bądźcie łaskawi. Bądźcie łaskawi dla nas. Dzieci kochane, na pewno wiecie, że już byłyśmy dwa razy na karze. Prosimy, dajcie nam szansę. Będziemy oceniać sprawiedliwie, oczywiście. Oczywiście. To jest. Cztery potrawy. Nuggetsy w kształcie dinozaurów i frytki jako pierwsze danie. Drugie danie pizzusia. Trzecie danie sushi, bo młody chce sushi. Czwarte danie w sumie naleśniki, no. Przecież Hell's Kitchen. Tu oceniamy sprawiedliwie. Tak, szef. No to co? Czas start. No to le... Co podałbym, gdybym ja teraz gotował dla tych dzieciaków, żeby zachwycić? Wybrałbym parówkowe ośmiorniczki. Hell no, man. Myślę, że to jest to, że to jest klucz do wygrania programu dzisiaj. Czemu, ludziska, trzeba w końcu wygrać coś. Blachy, blachy. Każda z nas jest zmotywowana porządnie po poprzednich karach. Dwie karmiliśmy i to chyba starczy, halo? Zawinęłyśmy wszystko, mięso, rybę, wszystko zawinęłyśmy. No wzięły parówy, może wzięły. Wzięły, odblokowałem nowe słowo. Wzięły parówy, więc może jest szansa na ośmiorniczki. Miód macie? Idziemy do przodu, dzisiaj wygramy ten challenge. Kiedy panie wynoszą ze spiżarni większość produktów, panowie spokojnie planują zadania i przygotowują się do pracy. Dobra, ja mam pomysł. Justin chodzi dzisiaj. A co z tą, co nie lubi mięsa? Mam nadzieję, że jej podadzą rybę i będzie awantura i pokuszą się w programie, czy ryba to mięso. To jest moje marzenie na dzisiaj. Z tyloma propozycjami, że głowa mała. Ej, chodźcie, chodźcie wszyscy. Dobra, chodźcie wszyscy. Bo ja mam kilka pomysłów. Ten program jest o współpracy, no więc współpracuję. Bym zrobił, słuchajcie, placki. Justin, naprawdę placki? Do tego taki sos waniliowo, cynamonowy na bazie czekolady, żeby był gęsty. To jest syn szefa Amaro. Ty robisz placki? Placuszki z jabłka. Za chwilę wymyśli ośmiornice. Krewetki w tempurze z takim sosem tajskim, wiesz. Krewetki, nie krewetki. Dla dzieci krewetki, no to jest odważnie bardzo. A... Nie, dla dzieci krewetki, kurde. To jest już bardzo risky. To już jest bardzo specyficzna potrawa i mogą mocno przestrzelić. Krewetki uważam zbyt ryzykowne. Na końcu będzie płetwa błękitny. Bo to ma być trochę wymyślne, no i do tego. Wysłuchaliśmy wszystkich propozycji Justina. Miliona. Chciał sushi? No tak, ale no to ja bym zaryzykował jakieś takie naprawdę proste w konstrukcji sushi. Ale nie krewetki. 200. I oni by sobie polewali tym sosikiem, by był ciepły. No to jak już idziemy do lodówki, to tam już nic nie ma. Czy nie ma żadnego mięsa, ryby, nic? Widzieliście jakieś owoce, panowie? To pierwszy ten... Imo, hosomaki z ogórkiem, tak jak też proponuje ktoś na czacie ogórek. I ja bym do tego dał hoso z łososiem. Najprostsze, najbardziej w sumie popularne, najbezpieczniejsze. Lepsze. Powiem, do dzieci znowu wszystko co nie jest w porządku. Dziewczyno, a wy znowu wzięliście całe mięso, wszystkie ryby, wszystko, nie mamy nic. Cóż, chłopaki, no sorry. Czemu całe tacki bierzecie? W jakiś sposób na wygraną musiał w końcu nam wpaść do głowy. Weźcie po kawałku i zostawiajcie. Już wam oddajemy, chwila. Szkoda tylko, że tak się bardzo guzdrają. Owoce macie jakieś, dziewczyny? Bo tam też żadnych owoców nie ma. Oczywiście, że mają. To był taki test na kreatywność. Was stać na więcej w tych wyzwaniach niż nas, więc po prostu powinniście podejść do tego bardziej ambitnie, moim zdaniem. Następnym razem, jak przyjdziecie po cokolwiek na kuchnię, to... Panie są bardzo zmotywowane, żeby nareszcie wygrać z niebieskimi. W czerwonej kuchni praca w re. Ania, pomożesz mi szybko z tymi palnikami tylko? Tak, musisz iść w lekę jak... Bardzo elegancko! To jest właśnie współpraca! Na tym mi zależy! Po raz pierwszy zaczynamy ze sobą normalnie współpracować. Każdy ma swoje stanowisko, nie pchalimy się w siódemka na jedno. Ja krzyczę, myślę, że za szczęście, bo mamy dzisiaj szansę. Wszystko szło po prostu wyśmienicie. Sandra, tak? Nie możesz się tylko przyglądać, nie, jeżeli bo... czasem to was trzeba, wiesz... No ja ogarniam tam teraz. Jo, pracuję z Kasią. Pomóci? Wiesz co, nie, dziękuję. Pomagam przy okazji, ulotała się, popytała, gdzie, czy tam im coś ogarnę, czy im pomóc. Pokroić ci coś albo... Nie, ja sobie muszę to pofiletować. No, dziochy, miejcie trochę zaufania do mnie więcej. Otwórz puszkę brzoskwi. Znajdź ten, otwieracz i otwórz. Sandra stara się tam wszystkim pomóc. Nie, otwieracz, Sandra, nie rób. Dzięki, nie, widziadżer. Kichy. Jest o właśnie! Jakby w tym sezonie było
była Aldona i by dotrwała do trzeciego odcinka, to jej by się uruchomił instynkt babci. Totalnie by zaczęła robić jakieś ciasta dla tych dzieciaków i to by się tak sprawdziło. Boże, Aldona się minęła z powołaniem. Nie wiem, po prostu no może ma takie... To jest ciężko. Ja wiem, że to jest to, no... Otwierałaś kiedyś coś otwieraczem? Ja, ale nie takim. Nie mam ochoty w ogóle lotę po kuchni nową pomagać i te noca konkretne rzeczy jakieś się nauczyć robić. Nie wiesz, a Grzegorz by zrobił cukierkowe szlugi dla dzieciaków, jakby był w tym odcinku. Pamiętacie z dzieciństwa cukierkowe szlugi? To były czasy, teraz to ten, to by nie przeszło dzisiaj, a jak moje pokolenie było dzieciakami, to normalnie były cukierkowe szlugi. Się wkładu tu? Daj, ja wiem. Tak, patrz. Sandra, na razie... Możesz być pomocą. Są nadal? Jeśli nauczysz się szybko obierać ziemniaki. Justin! Justin! Kiedy panowie pracują w pocie czoła, Justin szuka wrażeń w kuchni czerwonej. Justin! Tak? Wiesz co, masz wziąć i chodź, bo jesteś potrzebny! Idę! Poszedł popodrywać panny, no! Jestem wkurzony na chłopaku, że się do mnie przyczepiają cały czas o coś. Czy tego placka usmażysz nam reszty dzisiaj? Tak. Dobra. Justyn nie ogarnia, dopytuje o wszystko. Tarkę ktoś widział? Cynamon macie, chłopaki? Cukier? Cukier mata? Co muszę dać? Mąkę, jajko muszę dać do tego, czy nie muszę jajka? A do czego? Żeby placki zrobić. Amatorka to byłby komplement. Chyba nie idzie tak źle nam, co? Jak te placki? Powiedzmy, jak te placki? Chcę usmażyć jednego na próbę. No to tak, no to niech ci, tylko usmaż cię, proszę. No myślę, że Szeromu ma parcie trochę na bycie liderem. Nie spal tego, błagam cię. Justin, słyszysz, ej, nie? O co ci chodzi, stary? Cały czas się przyczepiasz o coś. Niech zajmie się swoją robotą i niech mi się nie wpierdziela. Nie, stary! Tylko się pytam, jak ci idzie, Justin? No nie, nie pytasz. Mówi się, nie masz się dobrze, o nie, Jezu, a nie, co się czepiam, czy tyle dzieci straumatyzowane muszą słyszeć te kłótnie. Masz trochę straszne. To się pazurami w sufit czepisz. Tam dzieci siedzą. Przepraszam, szef. Dzieci siedzą. Przepraszam. Spróbujcie się opanować trochę. Dzieciaki, to się już więcej nie powtórzy. W kuchni czerwonej efekty dobrej organizacji pracy widać gołym okiem. O! To już jest gotowe? Tak, szef! Panowie, dziewczyny mają wydane jedzenie! Wszystko jest gotowe! I posprzątane, su szefie Piotrze. Ostatnia minuta została! Pomożesz mi z plackami? Justin jest w czarnej dupie. Roland, pomożesz mi? Poprzebracasz je tylko? Nakładam swoje danie. Dobrze, dzięki. Kurde, ja dopiero... Komu kibicujemy w tym sezonie? Za wcześnie jeszcze, wiesz? Za wcześnie, żeby kogoś wybrać. Aczkolwiek na ten moment chyba największą sympatię mam do proto-alternatywki Marty, która często na przebitkach daje takie cyniczne, sarkastyczne komentarze. Dwa placki mam nałożone, a wy stoicie przy swoich danych i nawet niczym mi nie pomożecie. Gdybyś więcej robił niż klepał ozorem, to pewnie coś by z tego było. Będzie dramat. Coś czuję. Zostało wam 25 sekund! Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie teraz będzie. My z dziewczynami stoimy już z gotowymi daniami, a Justin stoi jeszcze przy odpalonej patelni. No ludzie! 3, 2, 1, 0! Wybiegamy, panowie! No słabo, no szkoda, że nie mamy zegarków. Wow! Dziewczyna. Nie, tylko ten to jest Cynamaro. Reszta to są, nie wiem, chodzili ci producenci po ulicy i pytali, czy chcą dzieci przyjść na ten fajny posiłek, może jakieś cukierki będą. No i kilka dzieci przyszło rzeczywiście. Mają takie smaki. A, aktorzy to są, Boże, racja, tak, to są aktorzy jednak. Kowite potrawy. Chłopaki, w końcu dostaniecie karę, a my zgarniemy sobie śmietankę. Przygotowaliście po 4 potrawy. Szefie, my jedno danie odpuszczamy. Jestem zdenerwowany, bo nie wiem, o co mu chodzi. Odpuszczacie jedno danie? Tak, szef. O co chodzi, chłopaki? Daj, ja to wezmę. Ja to wezmę, żeby świat tego nie widział. Zrobił taką hałę na talerzu, że wstyd by było to psu w schronisku podać. Co to było? To, co właśnie odpadło przed chwilą? Placki jabłkowe z cynamonem i do tego czekolada biała, czekolada czarna. No ja nie wiesz, ale placki były. Takie słodkie, dobre, tylko nie jest podane ładnie jak chłopaków, no to oni nie chcą tego podać, tak? Nie musi być to coś wykwintnego, tylko coś pysznego. Człowieku, zlituj się, więc zacznij troszeczkę myśleć, odpal ten mózg. Panowie, rezygnujecie czy nie? Szefie, są surowe placki, tak, nie podamy. To jest powód. No, surowe nic dzieci innego. Nie będziemy truć tutaj. Chłopak niepoważny. Niech przestaną je krytykować o byle gówno, bo nie mają racji. Justin, są surowe. Powinno ci wystarczyć. Tato, ja nie lubię surowych placek. Wspaniale. Kochanie, patrz, to ten chłopak, który struł nam wtedy idzie, tak będzie przed telewizorem. Ja też nie lubię surowych, więc dlatego ich nie będziemy próbować. Przepraszam, dzieciaki.
Na bank by wam smakowało. Dobrze, to zaczniemy od dziewczyn. Jest was więcej. Każda z nas jest pewna swojego dania. A my jesteśmy bardzo głodni, tak? No, chłopaki chyba przewalą za tą potrawę, coś czuję. Plus, no fajnie by było, no. One już miały dwie kary z rzędu, więc niech się trochę wymiesza. No, to jedziemy. Zapraszamy, pierwsze danie. Zaczynamy niekonwencjonalnie, bo od deseru. Przedstawiam muffinki na miodzie z owocami leśnymi. Dla mnie bana. O, tego chciałbym zjeść. Muffiny super, wyglądają przepięknie. No. Sama bym wpierdzieliła te 5, co tam leżą. Zobaczymy, jaka będzie ocena. Wygląda ładnie, jak i smakuje bardzo dobrze. Dziękujemy. Też mi bardzo smakowała ta muffinka i właśnie te owoce, które są w środku. No i fajny pomysł na muffin. Dziękujemy. Była pyszna. Dziękujemy. Nika, co ty sądzisz o tym muffinku? Że te truskawki były pyszne, ale ta muffinka nie. Ważne, że truskawki są pyszne. Nikolas, no z nim będą mieli najciężej. Wdał się w tatę. Tym razem położę ci całą miseczkę truskawek. Jeszcze jedną truskawkę. Czy dajemy punkt, albo i nie dajemy? Dajemy. Ty dajesz punkt za te muffinki, czy nie? Za te muffinki daję punkt. Jest. Świetny dzieciak. Nie wiem, po kim to dobre serce. Jeden punkt. Yes. Dziewczyny. Dziękujemy. Chłopaki. Panowie, zapraszamy, pierwsze danie. Wiem, jak podejść do dzieci. Mamy dla was takiego delikatnego kurczaka w takiej fajnej, chrupiącej panierce. Jest taki mięciutki, soczysty w środku, nie jest surowy. Kurczak jest Dobrze, że nie jest surowy, co nie? Al dente kurczak. Warto zaznaczyć, jakby mi ktoś podając kurczaka powiedział, że nie jest on al dente, to bym go nie zjadł prawdopodobnie, bo już z góry bym zakładał, że coś może być mocno nie tak. Pisty, bo nie jest surowy, yo. No co, ty jesteś niepoważny? Co tekst? Dzieci trzeba zbajerować przed jedzeniem. A ja myślę, że to nie jest dobre. I fajnie. Dzisiaj wygramy ten challenge. Ale to myślę, że jak spróbujesz, to na pewno zmienisz zdanie. Sprawdzę. Jest nieobliczalny, nie wiedziałem, czego mam się spodziewać, no zacząłem srać w gacie. Dobre. No fajnie, Daniel, fajnie. No bardzo ci gratuluję, naprawdę. Jak ten kurczak? No to... Ja bym dał punkt. Dam ci mały kawałek. Okej. Okay. Przy moim daniu żadne dziecko nawet nie mruknęło, nie zamarudziło. No i co, jest chrupiące, a w środku soczysty ten kurczak. Dajemy za tego kurczaka punkt? No, dajemy. Niko? Mm-hmm. Dziękujemy. 1-1. Zabieraj się kurczaka. Medium rare kurczak. I co, panowie? Kto tu teraz jest kozak? Jeszcze chcę kawałek. Dobra. Daniel, niech cię. One się zaraz tak najedzą, że nie będą w stanie jeść, jak one zjadają to wszystko do końca. I tego... A co z tą, co mięsa nie je? No już je, no jak widać już je. Kurczaka też. Zaraz się najedzą kurczakiem i naszego nie spróbują. A, nie żadna strata. A, żebyś się nie zdziwił. Daniel. Zamknij się, bo przestanę cię lubić. Poprosimy kolejne danie. Wierzę, że wygramy dzisiaj. On tak deserkowo bardzo. Czekoladowy krem budyniowy z malinami i z polewą z białej czekolady. Wygląda to super, ale warto by było chyba też coś poza deserami zrobić. Myślałam, że to jest coś innego, a to z polewa. Mój synek budzi by zjadł na pewno, bo lubi budyń czekoladowy tym bardziej. Ja nie lubię. Dobrze, Nikolas, jesteś po naszej stronie. Sztama. No wiadomo, to już widzisz po dzieciach, czy mi smakuje, czy nie. No a ten nasz budyń, no... Nie bardzo. No to widać, że ten budyń taki nieapetyczny, to że wie chłopak, co robi. Nie, no taki głód na przestrzeń. Nie wiem, kim trzeba być, żeby podać budyń estetycznie. Ten budyń trochę tak się właśnie dziwnie klei i... Bo to jest budyń. No wiem. Ja się zgadzam, ten ma dziwną konsystencję. Ta biała czekolada trochę taka za słodka. Czyli co? Nie ma punktu. Nie ma. Klapa. Panowie, zapraszamy z drugim daniem. Jestem pewien siebie. Bałem się, że każdemu dzieciaki będą dawać punkt po prostu. O, fajne, dajemy punkt, bo ich szkoda. Danie jest dobrze zrobione, fajnie są smaki połączone. Co tu mamy? Łosoś gotowany. Łosoś. W świeżych pomarańczach z anyżem i cynamonem. Anyż dla dzieci? Nie no. Ojoj. W ogóle już jak widzę tego łososia, tak potrawa bardziej dla dorosłych chyba, to tak wygląda. Nic tylko czekać za kolejnym punktem. No bądźmy szczerzy, brzydko to wyglądało. Nie jestem zachwycona już wyglądem samym za bardzo. No. Szok. Totalny szok. Widzimy tą kukurydzę. Trochę nie wiadomo, o co chodzi. Tak, kukurydzy nie wytrzymy. Dzieciaki patrzą na każdy szczegół na talerzu. Mogą troszeczkę mniej patrzeć na smak potrawy. Oj. Miałam takie podejrzenie, że ten łosoś był jeszcze
jeszcze troszkę niezasmażony. Sprawdźmy. Szczerze tak wyglądał, on był taki... Zobaczcie, tutaj, ten kawałek, który zaznaczam. Co? Dalej chcesz mieć dzieci? Hello! Musimy to wygrać! Jest dobrze ugotowany, jest soczysty. Dzięki za stawiennictwo. Tak? Dajmy dobrze. Punkt, co? Nie, nie jestem zachwycona. Dajesz punkt? Tak, daję punkt. Ja daję punkt. Ekstra. Wszystko w twoich rękach. Czy chłopcy mają szansę, czy nie? Jest 2-2, to są ostatnie. 2-2? Tak. Ja nie daję. A co wy na to? Damy po prostu pół punktu. Tak. Okej. Okay. Pół punkcik. Pół punkta. Dziękujemy. Poprosimy następne danie. Na stół wjeżdżają maki z melona. Wow, to wygląda fajnie. Dziewczyny, o, jest sushi. Prezentacja wszystkich waszych talerzy Mistrzostwo Świata. Ja gratuluję. Pora podnieść poprzeczkę. Już dwa wyzwania wygraliście. To teraz coraz ciężej będzie, nie? Przygotowałyśmy bunkan maki specjalnie na zamówienie. A on chciał. Nie lubię sushi. Masakra. A nie, to Kacperek chciał, tak? Już pomyliłem. Kurde, no ryzykowna to jest potrawa. A znowu się raz pod wozem. O Boże. Ja nie, mam nadzieję, że nie zwymiatuję. Fanowi sushi się nie podoba. Trudno. One są w ogóle strasznie nieobliczalne, także nawet nie dziwi chyba. Nawet nie chyba, na pewno. To jest naprawdę niezłe. Nikola, zdajemy punkt? Tak. To dojemy. Yes! Okay. Dziękujemy bardzo. Według mnie też to było pomysłowe. Maki z melona, fajnie. Fajne. Sukces, no wiadomo, nie, ja robiła, nie. No z Kasią to... No, nieważne. Panowie, została wam ostatnia szansa? Ja spróbuję jego danie. Uważam mnie za żelki. Żelki. Niko, co będzie? Chyba to. Czekam na jego minę, jak okaże się, że na talerzu jednak nie ma żelków. Proszę bardzo. To nie są żelki. Nie, ja sobie wybiorę kawałek. Wow, te owoce to chyba też fajnie. Ale posłuchajmy, co to jest. To jest sałatka owocowa. Niestety, nie żelki. Sałatka Rolanda, no ładnie ułożone. Ładna. Wszystko to, co się nawinęło pod rękę. Usłyszałem, że któraś z dam nie lubi mięsa. To nie kiełbasa wyborcza, nie przy... No ta, ale taki speedrun trochę. O Jezu, to nie kiełbasa wyborcza, bo zrobili coś dla tej, która nie lubi mięsa. Fajnie, a wy zrobiłyście dla jednego, który lubi sushi. Kupuj dzieci. Zastąpiłem mięsko kozim serem. Roland, jakie dziecko szama kozi ser? No to musi być naprawdę albo jakiś alergik, albo wysublimowany smakosz. Pyszny. Przegrywamy, no nie. Tak, daję za to punkt. 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 Super, dziękujemy. Dziękujemy. Dzieci wiedzą, co dobre. Co to za sztuka mieć 50 tysięcy owoców i zrobić z tego saletkę owocową? No nie przesadzajmy, serio. Czyli jest 2,5 kontra 2, tak? A dziewczyny ma jeszcze jedną potrawę. Dziewczyny, mam nadzieję, że zarobię dla nas punkt. Okej, to poprosimy. Wnoszę finałowe danie, wygląda pięknie. Ale udeczki fajne. Kamek, kurczaka, wykałaczka i surowy owoc. No, spoko. Zaserwowałam sobie z kurczaka w mango. Ze smoczym... Siema, wszędzie cię ostatnio widzę, więc przyszłam na streama. Tak to się robi, widzowie! Brainwashujemy nowe osoby, żeby zostały widzami. Zarobiście, witamy! Dobrze, kolejna zmanipulowana osoba. Owoce. Let's go! Mam nadzieję, że będzie smakowało i na to w głębi serca liczę. Houston, we got a problem. Dla mnie to nie za bardzo smaczne jest. No. Już kurde mać, no. Dajemy punkt. Dzięki. Ja bym dała punkt. No ale ja nie na przykład. No serio, jakbym miała kulkę w tym momencie, to sobie nią strzelam w łeb, przysięgam. Upuksa? No. Czekanie teraz na tą ocenę to jest jeszcze gorsze niż wywalenie do domu przez szefa z serwisu. Ja nie lubię kurczaka, owoc i to smakowało. A pamiętajcie, dzieciaki, że nas było mniej na kuchni. Weźmiemy to pod uwagę. Jasne. Liczcie się też z tym, że my podałyśmy wszystkie dania, a chłopaki odstawili jedno. Bo nie chcieliśmy wam podać czegoś niedobrego, a tu możecie sobie porównać, który kurczak był lepszy. Daniel, nie możesz czasami po prostu się zamknąć? Zamknąć się i się nie odzywać najlepiej. 7 osób kontra 5. Słuchaj, decyduję po smaku, a nie po ich ilości. Proszę was, dajcie to punkt. My naradziliśmy się... Pół punkt, czyli remis. Nie mam zielonego pojęcia, co będzie. Powiem szczerze, że było... Albo dogrywka, albo Amaro od siebie przyzna punkt, albo wszyscy mają nagrodę i jest good ending. Coś z tych trzech. By niesprawiedliwie. Gdyby tylko jedna drużyna świętowała, także zrobimy dzisiaj sobie Dzień Dziecka. Wszyscy się bawią, wszyscy się cieszą. No i
gicik i w sumie najfajniej, co nie? Niech mają wesołe odcinki. Normalnie ją myślałam, że normalnie się kutrowia zeszli się chyba, nie? Naprawdę. Szał radości, konfeti, balony, zabawa. Poimprezujemy wszyscy razem, nareszcie. Też potrzebowaliśmy wybrać najlepsze danie spośród wszystkich, które zaprezentowaliście. Najlepszy był ten kurczak, absolutnie. O, jednak. Daniel, lepszej pochwały nigdzie na świecie nie staniesz, także gratuluję. Także ten kurczak jutro wystartuje z obydwu kuchni jako amysbusz. Oby tak dalej. Nice. Panowie górą. Będę musiała wysłuchiwać o tym kurczaku cały dzień, jeszcze podać go na serwisie. A teraz czeka nagroda. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Niczego nieświadomi uczestnicy wracają do domu, gdzie czeka na nich już rajska plaża i prawdziwy barman. Czekajcie, to jest nagroda, że mają... Ej, no to jest ustawione! Chyba, że mogliby wygonić w tym czasie inne osoby, które nie miały... Okej, mogliby tak zrobić, że część by poszła na przykład na sprzątanie. Ale myślę, że to jest tylko początek no nagrody. No jak można w pomieszczeniu nagle odwalić plażę? Ja nie wierzę. Słoneczny patrz! Dobra, fajnie, pobawimy się. Nagroda to posprzątać piasek z pokoju? Jak się sprząta? To jakiś gigamocny odkurzacz. Do zadań specjalnych pewnie jest. Nie, ale jak ja to będę musiała sprzątać, to mnie bardzo nie. Ja was wszystkich serdecznie zapraszam tutaj bardzo szybciutko do sypialni. Przebieramy się i wracamy do... High life. Ej, ale to nie, nie ma bata. Jest po prostu genial. O, słuszna uwaga. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Przypomnę, że zawsze jak są wydarzenia w pokoju, to ktoś był uszkodzony. Dobra, dobra, sprawdzimy. Totalnie, totalna majorka. No najwięcej wypadków się w domu dzieje, co nie? No wszystkie my wyglądali tak samo, same pajace my byli, nie? Jak Pinokio do tartaku. Kiedy impreza trwa w najlepsze, do domu wchodzą niespodziewani goście. Wchodzą chłopaki z Big Cyc. Po prostu strzał w dziesiąteczkę. Jak zobaczyłem dziewczyny, to normalnie. Klaudia prowadzi, chłopaki! Wyglądają bosko. Ja nie wiem. Look at that ass! O, Jezu! Nice. Dlaczego ja nie tańczę, bo mi się nie chce, no sorry, nie? Kochane, ja zakładam was na dres! Mam dres! Zajebisty! Czego tu więcej chcieć? Szkiba generalnie zaczyna wojnę na piasek, jedzenie, owoce. Chyba przewrócił się. Robimy kanapeczkę. Skakaliśmy po nim. Trafił do piekielnej kuchni, do piekielnych uczestników Toma, no. Musimy opuścić tą przyjazną wyspę. Yeah! Słuchajcie, to normalnie ludziska. Ej, zole na maksiole. Dzięki chłopaki, że byliście z nami. Jest zajebista impreza, dzięki wam. To nie koniec niespodzianek. Na plaży przybywa jeszcze jeden niespodzianek. Nie! Szefie Kurcie, witamy na imprezie. Aloha, start. Nie wierzę. Pik sezonu nastąpił. Robimy falcowane jajka. No desery, w końcu desery będą. Tutaj to jest serek omono. Ja mam pytanie taktyczne. Czy oni są w stanie jeszcze zapamiętać to, co on im tłumaczy? Bo oni cały czas mają open bar tam obok. Ja mam pewne podejrzenia, że może być ciężko. Pęczmanek, naturalne śmietana. Robimy hiszpański pudding, krem katalan. Fajnie, fajnie się nauczyć czegoś nowego, a przede wszystkim od takiego ogromnego mistrza. Sok pomarańcza. Zawsze wszystko przypalam, a każde ciasto, za jakie się zabiorę, nawet sernik, to wychodzi z tego murzynek. O, okej. Co? Nie, nic.
Robi mi naleśnik. Niby proste krepy z jabłkami, ale musimy pamiętać, że to nie jest to samo, co nasz polski naleśnik. Wow. Naleśniki nie, to już mam obcykane, nie? Jak nie lubię słodkości, to to, co robi szef Kurt, jest po prostu świetne. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję. Aloha. 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 Warszawa budzi się do życia. Przed uczestnikami kolejny dzień rywalizacji. Powrót z rajskiej plaży do rzeczywistości. O nie, i teraz na tym kacu. Syrena alarmowa. Ści nie był dla uczestników przyjemny. Po nocnych szaleństwach trzeba posprzątać dom i zmyć naczynia. Bardzo dużo naczyń. I choć jest wcześnie rano, dziewczyny już marzą o relaksie. Ja bym chciała, ale tak, to nie jest koncert życzeń, to ja bym chciała iść do spa. Bym chciała masaż głowy, wiesz, ale to nie wiem. A ja pleców najbardziej chyba. Do domu przychodzi suszef Paulina. Zadaniem zastępców szefa oprócz szkolenia uczestników jest również wspieranie ich w trudnych momentach. Sandra nie czuje się akceptowana przez grupę i coraz bardziej trzyma się z boku. Ja byłam w tym domu. Wiem, jak trudne i ekstremalne jest to przeżycie. Ja wiem, że ty masz swój we... Paulina jest holsą. Piotrula to by pewnie już złapał jakąś parówkę czy coś, zaczął mówić, że jest niedobra, ugryzłby kawałek i zwymiotował na łóżko. A potem poklepałby po plecach i powiedział tak, trzymaj. Jako pocieszenie. Znaczy cel. Masz swój cel, o który walczysz, prawda? Tak. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Szef Amaro wybiera uczestników i zobaczył w tobie coś, co jest dla niego cenne i ważne. Jesteś fantastyczną, mocną kobietą, z masą zalet, z masą możliwości, bez względu na wszystko. Nie poddawaj się, proszę cię. Dziękuję, szef. To ja ci dziękuję. Bio się nie złomia, nie ma takiego bata. Obie drużyny stają dziś przed naprawdę trudnym zadaniem. Muszą przygotować się na przyjęcie najbardziej wymagających gości, dzieci. Czy wszyscy... Co, czy oni będą mieli całą restaurację? Wszyscy są na to dzieciakach? Gotowi. Co ja chcę, ale chyba dzieciaków nie zawieziemy, nie? No nie możemy. Ale to te potrawy, które oni mają, w ogóle nie będą pasowały do dzieci. Co oni im podadzą? Tatar? Dziwną rybę? Nie ma takiej opcji. Czy ja gotuję dla 6-letniego dziecka, czy dla prezydenta? Zawsze z tą samą pompą, zawsze tak samo starannie. Nie wszystko da się skończyć na serwisie. Czasami zamówienia lecą od razu. Macie być gotowe. Tak, tak, mam przeczucie, że coś pójdzie nie tak. No i zrobisz rąba. Ej, jak teraz nie zrobię jedzenia, to trochę głupio, no bo na pewno oni tłumaczą, że słuchajcie, to jest pod content do odcinka, prawdopodobnie nie zjecie i wprowadzają tych gości w pierwszych odcinkach w sytuację, jaka jest, żeby oni wiedzieli, że przychodzą po prostu porobić miny do kamery, poreagować mocniej, ale nawet jak to dzieciakom wytłumaczą, to dzieciom będzie smutno, jak będą musiały 3 godziny usiedzieć i nie dostaną nic do jedzenia. To trochę sadgę dla nich. A znowu Marta! Mamy taki. Co gorsza, jak jedno dziecko dostanie, a drugie nie, no to już zupełnie będzie sadgę. Zanim restauracja Hell's Kitchen przyjmie pierwszych gości, obie kuchnie muszą się do tego porządnie przygotować. Czy wszystkim wystarczy czasu? Ola, jeżeli dzisiaj zobaczę, że siekasz warzywa przez godzinę, to wypieprzę cię od razu na początku serwisu. Dobrze, szef. Olka, według mnie to nie ma szans dla ciebie na ogarnięcie się. Daniel, zapieprzaj z tym amizbuszem, 10 ja minut! Panowie, zostało 10 minut! Daniel, twierdziłeś, że wie, że wszystko opanujesz. Jakieś fatum nade mną ciąży, że ja nie mogę tak prostych rzeczy wykonać. Jak nie wydacie amuzbusza, to będzie totalna klapa. Zapraszam na odprawę. Czy obie kuchnie są gotowe na otwarcie Hell's Kitchen? Dzień dobry. Dzień dobry, szef. Dzisiaj naszymi gośćmi będą dzieciaki. Mam nadzieję, że będziecie zachowywać się trochę bardziej kulturalnie niż... O właśnie, jak oni zaczną drzeć na siebie mordę przy tych dzieciakach, gdzie oni bywają turbo wulgarni, jak wpadną w emocje, to trochę tak słabo będzie. Zwyczajnie. Tak, szef. Na pewno są to najbardziej wymagający goście, jacy mogą być. Fajnie by było wreszcie kogoś nakarmić, a że to są dzieci, to tym bardziej by wypadało. Na początek wyrównamy siły, bo chciałbym, żeby naprawdę ten serwis poszedł dobrze. W piekielnej kuchni zostało 7 pań i tylko 5 panów. Sandra, przejdziesz do drużyny niebieskiej? Dobrze, szef. A to może być dobre dla niej, bo może się okazać, że ona po prostu lepiej funkcjonuje w tamtej drużynie i że nie miała żadnej przelotki z dziewczynami, a z chłopakami się super dogada. Czy mnie chyba chce wykończyć, nie? Ją się wczuła już w czerwoną kuchnię.
Westchnięcie ulgi czy rozpaczy? Jeszcze nie wiem, nie miałem okazji pracować z Sandrą. Obawiam się, że to nie była ulga. Chłopaki, ujarzmijcie tego konia, bo my nie dajemy rady. Gotowi na przyjęcie dzieciaków? Tak, szef! Paweł? Tak, szef. Restauracja, widzę, pięknie przystrojona. Jesteście w bajkowych humorach? Tak jest, szef. Gotowy jak dzieci na dzień Wagarowicza. Wspaniale. A zatem zaproś naszych gości i otwórz drzwi piekielnej kuchni. To dla nich dzisiaj gotujecie. Siuba. Pierwszy raz w historii Hell's Kitchen gośćmi restauracji będą dzieci. Wyjątkowi i wymagający smakosze. Czy to nie jest piękny obraz? Gdyby ten sezon powstawał dzisiaj, to gościem specjalnym w odcinku byłaby Julia Żugaj, a przyszłyby Żugajki. 100%. Zek? Jest. Dobrze, że dzieci przyszły. Fajne bobaski. Mam nadzieję, że dostaną jakieś fajne jedzonko. Klaudia, jak zobaczyła dzieci, to troszeczkę się rozsypała. Przypominały się psy. Czy Klaudia weźmie się w garść i pomoże swojej drużynie? Drużynie osłabionej już brakiem Sandry, która gotuje w kuchni niebieskiej. Sandra, to jest dla was jakaś większa strata w tym momencie? Będę ogarniała te dwa stanowiska w zależności od tego, jak będę dawała. Czyli jest okej, że tam poszło? Tak, to może każda porada. No tak, ale poradzi się, tak? Bo mimo wszystko. O to mi tylko chodzi. Nie jesteś rozczarowana, że nie pomagasz dziewczynom dzisiaj? Nie, szef. Tak więc cieszysz się z tego wyboru? Cieszę się, szef. I patrz, jak fajnie, ino raz. Dobra. Co macie, panie? Poproszę słodzicę i tajtę cytrynową. Dziękuję. Jakie wymagające. Poproszę pierogi z kapustą, sosie śmietnowym i mrożone owoce z białą czekoladą. Pierwsze zamówienia od wyjątkowych gości trafiają do szefa Amaro. Ja, szefie, pierwsze zamówienie. Dzieciaki nie mogą. Tak jest, dokładnie. Kuchnia niebieska i od razu kuchnia czerwona. Proszę uprzejmie. Cztery? Tak jest. Jedziemy. Dzięki. Niebieska kuchnia, wszyscy do mnie. Tak, szefie. Sebastian, poprowadzisz zespół? Tak, dziękuję, szef. Jest zajebiście. Dziś zrobimy cały serwis. Lecimy. Gołąbki dwa razy, warzywa dwa razy, pierś z kurczaka na główne, pierogi i złocica. Drugie zamówienie. Dwa razy gołąbki, raz warzywa, raz tatar. Później pierś z kurczaka, dwa razy złocica i pierogi. Kolejne zamówienie. Raz tatar, raz jesiocz, później dwa razy przegrzebki. I ostatnie zamówienie. Tatar, warzywa, później dwie złocice, dwa razy pierogi. Coś niesamowitego. Jedzie. Ale że dzieci tatara właśnie zjedzą? Ja się tatara nauczyłem jeść, jak miałem, nie wiem, może z 17, 18, 19 lat. I pierwszy raz spróbowałem i powiedziałem, spoko, pasuje mi. To teraz będzie cała moja osobowość, że lubię tatara. Przegrzebki tak samo. Przegrzebki to chyba spróbowałem całkiem niedawno pierwszy raz. Wiemy. Tak, szef. Tak, szefie. Na początek gołąbki dwa razy i warzywa raz. Wszyscy do mnie. Klaudia, weźmiesz opaskę. To był najlepszy wybór, jaki mógł szef Amaro zrobić. Pierwsze zamówienie, tatar, zupa, później złocica i pierogi. Drugie zamówienie, dwa razy zupa, dwa razy gołąbki. Później przegrzebki, pierś kurczaka, dwa razy złocica. Trzecie zamówienie. Ja pierdzielę. Dwa razy tatar, później przegrzebki i pierogi. Ostatnie zamówienie, gołąbki dwa razy, raz warzywa, złocica dwa razy i pierś kurczaka. Tak, szef. Tak, szef. Myśleli, że będzie łatwo, że sobie wezmą po jednej przystaweczce albo wszystkie takie same danie, że wybiorą najbardziej banalne. Jest niesamowite. Tymczasem u niebieskich na wydanie czeka Amis Bush, czyli niewielka przekąska serwowana gościom jako upominek od kuchni dla pobudzenia kubków smakowych. Dzisiejszy Amis Bush to kurczak w sosie mango według przepisu Daniela. Panowie zerkną tylko tutaj na to. Ja mam to wydać? Justin, mam to wydać? Pomyślałem trochę, jakieś refleksje wzbudziłem w swoim mózgu i stwierdzam, że... Tak, myślę, że jest w porządku. Tak, lecimy z tym. Dziękuję. Dziękuję, szefie. Serwis. Justin dzisiaj w ogóle pokazał nową twarz. Chłopak się obudził, chłopak się ogarnął, chłopak wiedział, gdzie jest, po co i dlaczego. Pierwsi goście dostają kurczaka według przepisu Daniela. Mały ten kurczak, no ale okej, no ludzie też trochę mniejsi, więc w sumie tak patrzę, że aż z jeden kęs, ale rzeczywiście no to są małe dzieciaki, więc dla nich to pewnie proporcjonalnie więcej. Daniela, czerwona kuchnia również jest gotowa, by wydać Amis Bush. Wszyscy do mnie, co to jest? Kurczak, szef. Zwiór z kurczaka. No kurczę, no lipa. Nie macie pokrojonych ładnych kawałków? Tylko taką rąbankę? Biorę to na klatę, jest mi wstyd i... Mam to dać dzieciom? Nie, szefie. Nie, szefie. Do wymiany. Było mi głupio, no co mam powiedzieć. Źle przygotowany kurczak opóźnił wydanie przystawek, a to oznacza, że Ania ma problem. Dlaczego smażysz te krewetki?
Dlaczego? No właśnie. No nie, ja pytam ciebie. Dlatego, że myślałam, że mogę... Nie, nie myślałaś, nie posłucham i zmuszę jeszcze. Tak jest, szef. Gdyby Marta nie tego dalej byśmy szły i wszystko by wychodziło po kolei. Tymczasem z kuchni niebieskiej po kolei wychodzą następne przekąski. Serwis. Szromu, zajebiście ci idzie, dobrze dyrygujesz, jedź tak dalej z koksem. W kuchni czerwonej Marta dalej walczy, by wydać Ami z busz. Widzę, Marta, że wyciągasz wnioski z tego, co szef do ciebie mówi. Powiedział, że masz rąbankę. Nic sobie z tego nie robisz i zmaszysz tę rąbankę dalej. Zdarza się tak, że nie wiem, co zrobić. Marta, weź fileta i krój go. Ale dzisiaj to było... Kompletnie nie mogłam ogarnąć. Na nowo robimy. Na nowo filet czy talerze? No, zaczną się zaraz kłócić i drzeć ryja i będzie interwencja. Coś czuję, że w tym odcinku co najmniej raz się wydarzy. Taka naprawdę sroga interwencja, typu ludzie, tu są dzieci. Ja ona nie rozumie, jak do niej mówię. Mnie nie wytrzymam zaraz tutaj. Czy rozumiesz, że to nie może wyjść, bo powiedział ci szef, że to jest rąbanka? Chciałam jej usmażyć. Rąbanka, rozumiesz? Chciałam jej usmażyć. Chodzi po tej kuchni, jakby ona była w jakimś transie. Nie wiem, czemu ktoś hipnotyzuje przed tymi serwisami. Ja nie rozumiem, o co w nią chodzi. Mam mózg, czasami warto byłoby jednak go posłuchać. Wygląda ładnie. Kapitan Niebieskich ocenia wykonanie przystawek. Bardzo dokładnie ocenia. No oglądałeś się i co? Dobrze, szef, możemy wydawać. Co tu mamy? Szef, dwa razy gąbki, raz warzywa. Na który stół? Pierwsze zamówienie, szef. Pierwsze zamówienie, biorę. Dwa razy gołąbki, dwa razy warzywa. To mój błąd, szef. Sebastian pomylił zamówienia. Zamiast dwóch przygotowana jest tylko jedna przystawka z warzyw. No przypał, dzieci nie zjedzą. No jedyne, co można teraz czuć, to postęp na samego siebie. Daniel, tatar, szybko tatar. Kapitan próbuje ratować sytuację, zmieniając kolejność zamówień. Przepraszam, szef, drugie zamówienie. Dwa razy gąbki, raz warzywa i tatar. Chodź tutaj, Daniel, chodź. Aha, to teraz się zacznie. Wygląda koszmarnie, jest porąbany, widzisz to? Dzieci nie zjedzą. Zobacz, jakie tu są kawały. Nieposiekane. O Jezu. Zobacz, jak to wygląda. To był już straszny wstyd. Dzieci to jedzą. A dobrze, to już ładnie przesiekane. Dobrze, szefie. Już, zabieraj to. Mea culpa, mea maxima culpa. To nie koniec problemów. No ale to już takie, kurde, no na tym etapie nie posiekać dobrze. No nie wiem, no nie wiem. Niebieskich. Warzywa są ugotowane? Tak, szefie, starałem się. Nie, smakują jak surowe. Chodź, spróbuj. No jak można dać surowe warzywa szefowi Amaro? Surowica? To tak, szefie. Chcesz dzieciom to dać? Okej, okay, zasejwowałem. Ja na pewno nie. Zabieraj to. Nie powtórzę tego błędu. Tymczasem do piekielnej kuchni przybywają kolejni goście. Julia Wróblewska, aktorka serialowa młodego pokolenia z przyjaciółką. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło pana poznać. Witam serdecznie. Zapraszam. Mamy dla was specjalny stolik. VIP-owski. Ten stół to tak zwany chef's table. Siadają przy nim wyjątkowi goście szefa. W czerwonej kuchni Ola mierzy się z tatarem. Daję radę. Kapusta? No. Kapustę przygotowałaś? Tak. Dobra. Przestań na mnie krzyczeć, ja wiem, co mam robić. Olka, nie jesteś w stanie nic zrobić sama, bez żadnej pomocy? Jestem, jaka jestem i nikt nie zmieni. Jestem dumna z tego, jaka jestem. Celina też chciała być dumna, więc sama wzięła się za tatar. Co to za rąbanka? Ola, szef pyta, co to za rąbanka. Ola też. Tak robimy tatara? Nie, szef. Z tym wszystkim tutaj? Nie, szef, nie. I będziesz tak długo siekać, aż to zniknie, nie, czy co? Nie, szef, nie. To może nie marnuj mojego towaru. Dobrze, przepraszam, szef. Załamka. Celina. Krzyżna droga. W niebieskiej kuchni Daniel znów ma problemy z tatarem. Co ty robisz? Rozciągnąłem. Jak rozciągnąłeś? Tak pociągnąłem nożem po plastrze cienki. A czemu on tego nie sieka? To białe widzisz? Tak, szefie. Chcesz to posiekać też? Nie wiem, co by mnie wstąpiło, że nawet nie wpadłem na to, żeby powycinać te przerosty. Dałbyś swojemu dziecku to? Nie, szefie. Otwórz rękę. Nie wiem, jakiś czort na mnie wstępuje. Zabierzesz to do domu i w tej chwili się wyniesiesz stąd. Naprawdę nie wiem, co się ze mną dzieje. Szefie, ale dwa razy ten sam błąd, kurczę. Zobacz, ile zostało wam. Pewnie to jest cały mise en place, który mamy. Bo ty zabierasz się po 20 latach za kolejne siekanie tatarów. Już, nie znikaj stąd. Taki wstyd przy pierwszym daniu, które się robi, zostać wyrzuconym do domu. Naprawdę nie wiem, co się ze mną dzieje. Dzięki. W życiu zrobiłem niezliczoną ilość tatarów. Zupełnie inny problem z tatarem ma w czerwonej kuchni Ola.
Tu masz mieć swoją logikę w ogóle wyciągania tego stringa. Masz wrażenie, że jak podniesiesz, to po prostu wyleci, tak? To tak. Po prostu ma wypaść. Tak, Sofia. Ja chcę to powiedz mi, jak doszłaś do tej koncepcji. Nie doszłam do tego. No właśnie, wychodzi na to, że doszłaś. Nie, wystraszyłam się po prostu. Czego? Tatara, kawałka mięsa, które jest martwe? Na szczęście reszcie drużyny udaje się przygotować przekąski do wydania. Jedziemy. Dziękujemy, szef. Profeska totalna. Po prostu jesteśmy pro. No tylko, że już przystawki powinny szczerze chyba wychodzić. Nie cieszę się. To jest nasza powinność wydać te dania. Nie ma tu się z czego cieszyć. Po ponad godzinie goście Kuchni Czerwonej w końcu dostają przekąski. W tym czasie Kuchnia Niebieska robi kolejne podejście do wydania przystawek. Wszyscy do mnie. Kto robi te warzywa? Mały świat. Sandra. Po co ucieramy to pesto? Żeby kapało z tego. Cóż, podstawy, ABC. Pokaż mi, gdzie tu jest pesto. Obklejone, zielone od pesto aż. No już, Romu, nie wiem, czy pamiętasz, ale już gadałem, że pierwszy raz w życiu to robię. A ciekawe, jak twoje wyglądały, czy pierwszy raz w życiu robią. Co to jest? Jedliście kiedyś gołąbki? Na serio pytam. Tak, szef. Dobrze. Ludzie, ja nie wymyśliłem tutaj nie wiadomo czego. Gołąbki. Tylko z innego rodzaju mięsa, z innego rodzaju kaszy. Trzeba to tylko dobrze zrobić i złożyć. Mamy prze... W Kuchni Czerwonej na wydanie czekają przystawki. Co to jest? Dałaś dwie łyżki tego pudru pod spód dla dziecka? Ola, nie tędy droga. Może byś się najpierw nauczyła podstaw kuchni. Dwie łychy tutaj są tego. Ja tego nie podam dziecku. Dobrze, szefie, już zmieniam. Zabieraj to do poprawki. Każdej dziewczyny w tym tatarze palce są, ale kto za niego odpowiada? Za to, że został wycofany? Przez źle przygotowany tatar pozostałe przystawki na ten stół również nie mogą zostać wydane i tu pojawia się kolejny problem. Nie robisz tatara, Ola? Idziesz, robisz wszystko, żeby załatwić krewetki na 3 zupy, czyli potrzebujesz 9 sztuk krewetek. I ciebie to nie obchodzi, jak je złapię, mam załatwić. Nie moja wina, że spierdzieliście zupę. Nie, zupa nie jest zepsuta, nie! Twój tatar był, dlatego nie wyszły zupy. Wyobraź to sobie. Olka, gdyby nie było dzieci... Nie dyskutuj ze mną i załatw te pieprz... No, słucham. Brzydkie te krewetki, nie wiem. Kiedy walka w obu kuchniach trwa, Hell's Kitchen odwiedza żona szefa Amaro, Agnieszka z synem Nikolasem. Aż tak piękny, to tylko może być. Wszystko? To? Chodźcie. A my gdzie siedzimy? A, my w kuchni, tak? Najbliżsi szefa Amaro zajmują miejsce przy specjalnym stole w Kuchni Niebieskiej. Tymczasem kapitan kuchni czuje, że okręt tonie razem z nim. Proszę was o warzywa na jednej nodze, bo stoimy znowu przez te warzywa. No. Kolejny serwis. Nie krzycz tak, tylko proszę. Justin, łaskawie, od... Ej, Justin pracuje w tym odcinku dzielnie. Myślę, że jeszcze się nie denerwuje. Dobra, dobra, Szromu. Sebastian, daj mi tę opaskę. Oprócz tego gadania przez te ostatnie godziny i 15 nic się nie wydarzyło. Tylko nawijasz. No fajnie by było wreszcie kogoś nakarmić. Sandra. Tak, szef? Chłopami umiesz zarządzać? Sandra, moja jedna wielka prośba, nie bierz tej opaski. Nie jestem gotowa, szef, pierwszy raz jestem w tej kuchni. Może od razu się zawijać do domu. Fajny to jest zaszczyt dostać ta opaska. Wyleci albo dzisiaj. Pierwszy raz. Odmówiła opaski, trochę przypał. Bo on też sprawdza tych ludzi, czy się nadają w ten sposób. Jezu, źle zrobiła. Na tym serwisie u synków. Nie, dziękuję, szef, chciałabym zostać. Nie, 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 albo zostajesz z tą opaską, albo idź do domu. Sandra, idź do domu. Jakieś bajlando sobie zapodasz. Tak chyba będzie dla wszystkich najlepiej. Mówię, dobrze, szef. No to dobra, nie? No masakra to będzie dzisiaj, nie? U pań, mimo... Szkoda mi jej, bo się nie odnalazła strasznie. To z innej beczki troszkę jest, no nie? Nie dogadała się z tymi ludźmi. To jest przerąbane uczucie, że wiesz, 3 miesiące musisz spędzać w teorii z ludźmi, z którymi nie masz wspólnego języka. Widać, że ją to całkowicie psychicznie przeorało. Że przekąski są przygotowane, szef nie może ich wydać. Potrzebuję to na jeden stół. Możemy to dostać na tych samych talerzach? Jakie coś spierdzielić, no kurde. Dzień dobry. Tymczasem Ola serwuje przekąski specjalnym gościom. Udaje się, dajemy radę, dajemy radę. Szef Amaro dalej czeka na przekąski na właściwych talerzach. Klaudia, gdzie są te amiusbusze, które prosiłem na tym samym talerzu? Zostały, z tego co widziałam, zaniesione tutaj do stolika szefowskiego przez Olę. Gdzie? Kto zaniósł? Tak mi szef kazał. Aleksandra. No jaki wstyd. Jeszcze nie mamy nawet zamówienia zebranego od tych gości. Daj mi tą opaskę. Proszę was. Znikasz z moich oczu do domu, w tej sekundzie. Szefie, przepraszam, ale... Po prostu... Urażka jakaś. A tak mów.
Chcę wydać dzieciom jedzenie. Dobrze, szef. Bo jesteśmy w czarnej dupie. Niespodziewanie w kuchni niebieskiej pojawia się Daniel. Szefie, chciałem prosić o szansę powrotu do kuchni. No nudził się chłop. Przydam się zespołowi na pewno. Jeżeli nie przy tatarze, to gdzieś indziej na pewno nie będę zawadzał. Widzisz tam całe dzieci? Widzę, szefie. Wszystkie czekają na jedzenie, a ponieważ to może się wydłużyć, będziesz je zabawiał, dopóki czegoś nie dostaną. Dobrze, możesz być klaunem, najlepszym na świecie. Daniel, wczoraj przebrałeś się nie. za klauna, a dziś jesteś klaunem. Gratulacje, naprawdę. Sprawdzimy się w tej roli. Już. Kiedy Daniel próbuje bawić dzieci, Sandra popełnia dziecinny błąd. Te zamówienia to naprawdę nie jest prosta rzecz. Ej, ludzie, co wy dajecie? W każdym zamówieniu... Ja bym chciał to zobaczyć. To naprawdę trzeba ogarnąć i to szybko. Ja słucham tego, co przekazuje mi kapitan. Ja oszalałem. Już nie wiem, co jest, gdzie i dlaczego. Raz wasz. Przed chwilą usłyszałem, że dwa razy od kapitana. No to od pani kapitan. Nie wiem, już nie wiem, co się będzie działo. Jak ty to układasz? Nie macie tego gotowego, całego pasta? Właśnie nie, szef, miałam gotowe na czerwonej kuchni. Nie, ja nie wyrobię z wami. Sandra, ostatnie ostrzeżenie. Zepnij dupę i pamiętaj, że jesteś w niebieskim. Kiedy dzieci na sali czekają na swoje dania, goście specjalni zdecydowali, co chcą zjeść. Szef, kolejne zamówienie, kuchnia niebieska. Również dla VIP-owskiego stoliku. Ależ oczywiście, wszyscy. Okay. Dobra, patrz, dobra. Dzięki bardzo. Hej, maruderzy, zamówienia kolejne. Stół VIP-owski, który jest tutaj, rozwędzony jesiot. Później pierogi z kapustą, a my zmuszę od razu na ten stół. Kolejne zamówienia, warzywa, gołąbki, jesiot i zupa. I ostatnie zamówienie, jesiot dwa razy. Jest jak dużo. Warzywa i później dwie piersi z kurczaka i dwa razy pierogi. Lecimy. Tymczasem Daniel robi co może, żeby dzieci zapomniały, że od 2 godzin czekają na zamówione dania. Nowe zamówienia, wasz VIP-owski stolik, tak? Tak, szef. Raz gołąbki, raz warzywa, później antrykot medium i pierś z kurczaka. Drugie zamówienie, gołąbki, tatar, 2 razy warzywa, później antrykot. 3 razy wszystkie antrykoty well done dla dzieci. Tak, szef. Tak, szef. Pod okiem kapitana Sandry niebieska kuchnia znów próbuje wydać przystawki. Co wydaje? Kolejne zamówienie, szef, które? To jest... Który stół, gdzie to mam zabrać? Nie wiem, nie, dzisiaj taki nie ogarchyciła, jakby startał paskarzu, to jest tragedia, nie? Drugie zamówienie, szef. O, myślę, że ona leci. Który stół? Sandra, jesteś najlepszym kapitanem, jaki mógł się nam przydać. No podejdziesz tu i sprawdzisz, czy będziesz zgadywać tak. Jesteś wygadana, ogarnięta, jest ci pełno wszędzie, wszystko dziewczyno, no ty jesteś niesamowita, ja nie wiem. Miarka się przebrała. Szef ma już dość bezmyślności drużyny niebieskiej. Wszyscy w tej sekundzie do mnie. Pierwsza moja myśl, nie, jak szef wziął ta dyska, do mnie ta dyska mnie wydupi z kuchni, nie, do domu. Wiecie, co to jest food poisoning? To znaczy otrucie kogoś? No, siara, jak nie wiem co, nie. Czystość to jest podstawa w gastronomii. Nie jestem w stanie tego podać, bo mam 100% pewności, że to, co tu jest, było z tej dechy wzięte. Nie chcę nikogo tym otruć. A jak otruję dziecko, to będę miał przerąbane. Dobrze, szef. Straszne to jest, naprawdę. Wiesz co, spakuj się i opuść ten program, daj innemu uczestnikowi szansę, wiesz? Kupy tutaj, co to jest tutaj? Przepraszam, ptak narobił w to? No jak to wygląda? Sam bym tego nie zjadł. Ile razy będę mówił o tym dressingu, żeby wymaczać tylko w tym? I zwinąć, szef, a nie robić kubkę tego. Od góry. Nie robiłem tego, szef. A kto robił? Roland. A gdzie on jest w ogóle? Schował się? Źle się poczuł, źle się czuje, jest w toalecie. Może spróbował coś z twojej deski? Jego od razu zawierciło. Wiesz, ile minęło czasu, odkąd goście przyszli? Nie wiem, szef. 2 godziny. No bank, szef, zawrze naszą kuchnię, nie? Nie mam sumienia. Ej, no przypał, że dzieciaki nie zjedzą, no nie? W sensie, nie wiem, czy na tym etapie nie lepiej, żeby poczekały 4, ale żeby dostały w końcu to, co miało obiecane. No tak trochę smutno, że te dzieci nie zjedzą. Ponad 2 godziny bez jedzenia. Policzysz wszystko, co tu tutaj jest, ile jest osób i przygotujecie desery na przeprosiny. Smutno. Kuchnię zamykam. Desery, już. Tak, szef. Tak, szef. Tak, szef. Dzięki, Sandra, za cały serwis. Będziemy go bardzo długo wspominać. Nie da chcę rady trochę z tymi zamówieniami, no ale ja wierzę w siebie i ja wiem, że ogarnę to, jak będę zaś kapitanem. Możemy zastopować na chwilę? Tak, szefie. Sytuacja u czerwonych wymaga interwencji szefa Amaro. Wszystko na wydawkę. Wszystko. Wyłącz to. Wyłącz to! Co on sam będzie co robił? Ile tego namarnowałeś dzisiaj? 1,5 kilo? Kilogram. Co? Kilogram. Ogromnie mi wstyd, ogromnie. A to?
A to? Ale w ogóle w tej edycji mam jakąś tendencję do zużywania jedzenia, że za dużo wszystkiego robią. Cały czas. To jest trzeci odcinek i ten problem dalej funkcjonuje. Trochę przypał. Myślę, że dzisiaj Amaru wkurzony będzie, że dzieciaki nie zjadły. Strasznie ich opieczy. Jest to przykre, naprawdę. Że po prostu jesteśmy takie tępe, że nie potrafimy wydać takich prostych rzeczy. Wszystko jest zmarnowane i jeszcze nic nie wyszło praktycznie. Tak, szef. Nic nie zostanie nigdy wydane z tej kuchni. Mam klauna na sali, który właśnie złożył wypowiedzenie. Jest umordowany. I nie widzi światełka w tunelu, podobnie jak ja, patrząc na to wszystko, co tu się dzieje. W tej chwili nie wyjdzie już nic więcej. Jedyna rzecz, jak możecie przeprosić te dzieci, przygotujecie dla wszystkich desery. Reszty jedzenia nie będziemy marnować. Przepraszam, tak, szef. Dwie przystawki na trzecim serwisie to szkoda gadać. W ramach przeprosin za nieudany serwis wszyscy goście otrzymują desery. No straszny przypał, trzeci odcinek i tragedia, większa chyba niż w drugim. Proponuję spuścić głowy i w milczeniu powędrować do domu. Zapraszamy. Tak, szef, zapraszamy. Nie palicie się ze wstydu? Jest na wstyd, tak, szefie. Do domu. Tak, szef. Tak, szef. Zdruzgotani uczestnicy wracają do domu. Muszą przemknąć gorycz porażki. Znowu spieprzyłyśmy serwis. Niewyobrażalny smutek, naprawdę. My to robimy tylko, żeby to ciulnąć na ten blat. Gdzie na depresja? Czeki, czy pójdzie, czy nie pójdzie? Pójdzie, czy nie pójdzie? Kurde, uda się, czy się nie uda? To, no i jak wina. Się nie uda, no to wina szefa, bo się... A jak się uda, to jest! I dalej to i samo dalej jedziemy. Chłat. No, odwalamy mega manianę. Czas spojrzeć prawdzie w oczy i zmierzyć się z oceną szefa. Marzenia dzieci o wspaniałym kinder party skończyły się tak. Zadbaliście o to. Notabene, z gotowania jesteście tacy zieloni jak ten balon. Jest mi wstyd niesamowicie i właśnie jak patrzyłam w oczy szefa, w jego wzroku był taki totalny zawód i rozczarowanie. Gdybym wziął z przystanku autobusowego, pierwsze 14 osób do tej pory nauczyłoby się robić chociażby tatara. A przecież to, co was przyprowadziło tu do kuchni, to pasja do gotowania. Nominowane są osoby, które wyprosiłem z kuchni. Klaudia. Jedna myśl, która jest w głowie, to wstyd. I Daniel. Boże, dziękuję za gotki. Być nominowane naprawdę najsłabsze ogniwa, ale na pewno nie ja. Ale nie jesteście jedyni. Obydwie drużyny zawaliły na całej linii. W związku z tym każda drużyna wskaże najsłabsze ogniwo. I spotkamy się z czterema nominowanymi za 15 minut. Ci, którzy są nominowani, też mogą oddać swój głos. Tak, szef. Pora na naradę. Uczestnicy muszą wybrać tych, którzy dziś nie poradzili sobie w trakcie serwisu. Najsłabszym ogniwem dzisiaj byłaś ty, Sandra. Sandra. Moja decyzja jest taka, że nominuję ciebie. Dziękuję. No. Czekaj, pomyślmy. Ciebie. No, ona poleci. No. Ale nie no, tylko ale wiadomo, ona. No, kogo mogą nominować? Wiedzieli, że ich jest już mniej. Szkoda jej. A wiedzieli, że ją pewnie na jeden serwis jedno z nimi, no to kogo mogą nominować? Będą patrzeć na mnie, a wiedzą, że ja amatorka. U ciebie widać wyraźnie brak nawet jakiejkolwiek chęci do tego, żeby próbować się wykazać, bo uwierz mi, że dla mnie przejęcie opaski kapitana to jest naprawdę duże wyzwanie. A... Szkoda jej, bo ona się tak totalnie nie odnalazła. Boję się, że ona wyjdzie i nawet nie będzie tego dobrze wspominać, co jest smutne troszkę. Ja chcę tej opaski. No dobra, ale się przywoz nie umie jak wykazać. Kartę mamy tą samą, lodówki. Dobra, ale to nie łazi o to, ale współpraca drużynowo też się liczy. A wyście mnie od razu na starcie przekreślili, wy... w ogóle. Jedź do domu. Moim zdaniem nominuję Marcina. Ale nie łazi o to, że to jest jakiś kontratak albo cokolwiek. Jak nie znasz tam przepisu, no to sorry, nie wydasz nic. Brak słów na to, żal.pl. No i dziewuszki. 2014. Marta, ja ciebie nominuję. Ty się blokujesz, z tobą nie ma kontaktu. Co? No. Ja nominuję Olę, dlatego że siejesz duży zamęt też w kuchni swoją ekspresyjnością. Nie potrafi sobie radzić z emocjami kompletnie. Dobra, ja nominuję Martę. Potykasz się o wszystkich, nie współgrasz i robisz wszystko, żeby było źle. No k***.
Jak to robię wszystko, żeby było źle? Jesteś tak powolna, jesteś tak monotonna. Co to jest za muzyka z Dark Soulsów? Tonna. No ja jestem powolna, wyobrażacie to sobie? Jako kapitan mogę się też wypowiedzieć, że ty, Marta, rzucam do ciebie jakieś hasło, Marta, robisz to, ale ty 7 razy musisz jeszcze skomentować to polecenie, Marta. Ba, ba, ba. Ale niestety ze względu na to, że ugotuję coś, a Ola, ty tak sobie średnio z tym radzisz, no to też muszę oddać swój głos na ciebie. Dobra. Drużyny większością głosów wybrały najsłabsze ogniwa. Czas przedstawić decyzję szefowi Amaro. Zatem Klaudia i Daniel, wystąpcie. Ciśnienie mam 400 na 250. Wydaje mi się, że jestem po prostu już tak słaba i prawdopodobnie odpadnę dzisiaj. Brakuje nam jeszcze 2 osób. Dziewczyny, kto to będzie? U nas w drużynie było 3-2 pomiędzy mną a Martą i ja tam stanę. O, odetchnęłam z ulgą. Zapraszam. Przyjęłam to z pokorą, zawaliłam, więc zasłużyłam na tą nominację. Panowie, kto u was był najsłabszy? My, szefie, nominowaliśmy Sandrę. Rzucam widę na mnie, ponieważ pierwszy raz wlazła do nich na kuchnię, będę patrzeć... No wiadomo, że Sandra leci. Można zrozumieć to, że ktoś nie ma doświadczenia, ale od niej przede wszystkim czuć taką arogancję do współpracowników. Każdą pomoc on odbiera jak atak. Nie rozumiem tego naprawdę. Ona powinna jak najwięcej chłonąć tej wiedzy. Ty myślisz, że ty się znam Bogiem, albo ja nie wiem co. My się ciebie naprawdę synek nie boja. Ja mam jej dosyć. Sandra, zapraszam. Klaudia, co tu robisz? Już wczoraj tęskniłaś za domem. Chcesz wrócić? Tęsknię za synem przede wszystkim i wiem, że szef to widzi. Nie, ja jeszcze po prostu nie chcę opuszczać tego programu. Chcę się uczyć cały czas. Bo to tu jestem. Dla siebie i dla mojego dziecka. Żeby był ze mnie dumny, żeby mogę mu też coś pokazać. No dziecko, karta to jest jednak w tym programie, słuchajcie, stała zagrywka, no. Ola, możesz tego słuchać? Ona zasłużyła, żeby tutaj stać na środku? Szczerze? Szczerze, no jakże. Po jednej stronie diabeł, po jednej stronie anioł. I mówi do mnie diabeł. Szef wie, że my nie mamy szacunku do siebie. Odzywamy do siebie nawzajem jak do bydła. My się nie lubimy i to naprawdę nie ma co ukrywać. A z drugiej strony mój aniołek mówi, ale kuchnia to jest kuchnia. Nie oszukujmy się, ona sobie lepiej radzi ode mnie i moim zdaniem zasługuje na to, żeby wrócić do grupy. Oh, damn. Szok. Tak naprawdę nie wiedziałam, co powiedzieć. No ja jak zwykle posłuchałam się aniołka. Ładna to postawa, nie powiem. To nie chodzi o postawę, to jest prawda. Ona się stara i... bardzo jej zależy. Ona ma dziecko, ja nie mam. Ona robi to też kurde. W przyszłości. I tak by pewnie nie doszło do finału, a w ten sposób może wyjść i być zapamiętana naprawdę fajnie. To wcale nie jest złe. I za to, żeby dziecko było z niej dumne. Naprawdę. Duże zaskoczenie, Ola. Pomimo tego, że jesteś straszną krzykaczką, potrafisz też być dobrą koleżanką. No, pokazała klasę. Jak widzicie, Ola nie jest taka zła, jak myślicie. Tak się właśnie buduje zespół. Wiem o tym, dlatego szefie. Dlatego obie wrócicie w tej chwili na miejsce. Okej! Dziękuję, szefie. Po prostu wszystkich ścisnęło za... Ale wygryw! Ale wygrana dla niej. Moralna wygrana, absolutnie w tym odcinku. I to jeszcze cały team ją będzie kochać. Serce i przez chwilę poczuliśmy się jak w telenoweli. To ja może zintegrować dosłownie. Nie zawiodłam swojego syna, że nie wracam do domu, jednak będę cały czas walczyć na tej kuchni. I mam nadzieję, że teraz gotować tak, jakbym gotowała dla niego. Mimo, że nie udał wam się serwis, to tą postawą jestem zbudowany. Bo to być może są podwaliny pod pracę zespołową, na którą liczę, bez której nie dacie rady nic zrobić. Wiemy o tym bardzo dobrze, szefie. Naprawdę, musimy nauczyć się szacunku do siebie. I Jezu, stworzymy prawdziwy szczep. Jak Bard w jakimś Baldur's Gate, co nie? Zainspirowała drużynę na 3 tury. Zespół. Przecież i tak wiemy, że na następnym serwisie znowu będą się kłócić na kuchni przed szefem Amaro i któraś z nich pójdzie do domu za niewyparzoną gębę. Daniel,
co tutaj robisz na środku? Szefie, naprawdę nie wiem, co we mnie wstąpiło, że nie potrafiłem się ani ogarnąć, ani już przy samym wydawaniu. Może brak umiejętności? Dał dzisiaj dupy, nie zrobił praktycznie nic. Dzisiaj to był twój najgorszy dzień w programie. Szefie, ale ja się naprawdę bardzo szybko uczę. Ja mam jakieś podstawy kuchni ogarnięte. No, widzę różnicę między polędwicą a ligawą i... No, ale na tym się kończy, bo już posiekanie tego stanowi duży problem. Daniel, dużo chce, ale tak naprawdę nie potrafi za dużo zrobić. No dzisiaj zamiast kształcić się, to miałeś praktyki z zajęć przedszkolnych. I byłeś zestresowanym klaunem. Daniel, na dodatek musiałeś robić z siebie pajaca na sali. Ale starałem się robić wszystko, aby dzieci zapomniały, że są głodne. Daniel, bajeruj szefa, jak tylko możesz. Wiesz dobrze, że oni tak swoje widzą, swoje wie. Powiedz mi, jakie to uczucie? Być wśród nich i wiedzieć, że nie dzieje się dobrze. Po prostu czułem taki wstyd, że aż do tej pory nie dociera jeszcze to do mnie. Sandra, co ty tutaj robisz? Nie podołał za bardzo dzisiaj szef. Zaskoczyła mnie dzisiaj ta decyzja, że muszę iść do synków, bo miałam już wszystko przygotowane na czerwonym. No możliwe, że dwójka poleci. Tam musiałam się na nowo poznać. To mamy jedno. Jak jedna osoba, to tam, Sandra. Zakładam. Dobrze, ale ekipa jest inna, szef. Sandra, nie da się ciebie słuchać. Po prostu bez sensu. Wydaje mi się, że właśnie potraktowali cię zespołowo. Sandra, człowiek przychodzi, daje ci dobre rady. To jeszcze pyskujesz. Później jak dostałam opaska kapitana, to się pokomplikowała sytuacja. Ale miałaś już opaskę na czerwonej kuchni. Słychać cię było? Na pewno w niebieskiej też. To była groźba? Być może. Groźba? Grozisz mi? Może zacznij coś rozgotować. Gotować, a nie to mordę piłujesz. Sandro, nawet gdybyś nie miała tej opaski, to chyba też by ci dużo lepiej nie poszło. Jest co innego, moim zdaniem, być kapitanem z wiedzą i kapitanem bez wiedzy. Bo ja naprawdę umiałam z podstawy dopiero kuchni, przyszła się tu uczyć. Spakuj się i drzwi zeluwę do siebie tam do Katowic. Nauczysz się. Jezu! Nie chcę powielać błędów, które będą tylko narastać tutaj i tworzyć po prostu jeszcze większe komplikacje. Sandra, powiedz mi, jakie bonusy nas czekają, jeśli byś ewentualnie została w piekielnej kuchni? Kumam już więcej rzeczy na pewno, szef. Myślę, że jak zostanę, to naprawdę do siebie jeszcze więcej. Będę się bardziej komunikować z drużyną. Bo kurde, bez drużyny naprawdę nie... Kolejna sprawa, że to jest kontenciara, więc tak pod kątem czysto prowadzenia serialu, narracji i przyciągania widzów przed telewizor, ona kontentuje, ale to nie jest kontenciara w takim sensie jak Arek, że nawet jak coś odwali, to traktujesz pozytywnie, no bo no dobra, no Arka poniosły emocje. Ona mi daje troszkę vibe takiej problematycznej po prostu osoby, która prędzej zdenerwuje kogoś, niż jakby to powiedzieć. No nie odbierzesz tego jako naturalne potknięcie na drodze jakiegoś pozytywnego bohatera, a jako jakąś taką spiralę coraz większych imp. Dam sobie radę sama, bo nie mam jeszcze takiej dużej wiedzy. A cóż nas tutaj czeka, Danielu? Szefie, na pewno nie popełnię błędów, które już popełniłem. Też chciałbym zostać dlatego, żeby zmyć z siebie tą hańbę. Kolejna patetyczna przemowa niewiele zmieni. Jak tylko jedna osoba poleci, to ja bym Daniela zostawił. No niech ma, dzisiaj już się nacierpiał. Daniel? Poczułem już oddech Harona na plecach. Może lepiej, jakbyś pracował jako klaun. A kuchnia została naprawdę osobą, które to kochają. Wracaj na miejsce. Dziękuję, szefie. Wyrwałem się śmierci spod kosy. Dobrze wywiązałeś się z roli tutaj na sali. Za to ci muszę podziękować. Szefie, wziąłem sobie wszystko, co powiedziałeś, do serca. Otworzę swój umysł i nie zawiodę cię więcej. Daniel, ostatnie ostrzeżenie. Sandra. Słucham, szef. Kiedy zobaczyłem cię w kuchni, pomyślałem, petarda. Tu ma być dyscyplina i współpraca. No właśnie, to dlaczego ty nie masz się tylko kontaktować ze mną, z całą drużyną? Ale poza hałasem, który był wokół ciebie, okazało się, że tam jest niewiele. Oddasz bluzę i opuścisz piekielną kuchnię. Przyszłaś do tego programu, bo wierzyłaś, że ogarnę tutaj dużo rzeczy. Widocznie nie za dużo szef we mnie widział umiejętności i staranności. Bo naprawdę przyszłaś tutaj, bo mi zależało, żeby wygrać ten program. No smutno trochę. Chcesz powiedzieć na koniec? Dziękuję bardzo za współpracę tutaj i szefowi również, za naukę. Naprawdę było piekielnie. Dawałam siebie wszystko. Szkoda, że przynajmniej się nie zgrała z nimi. Poukładaj inne klocki, powinno być dobrze. Dziękuję, szef. Powodzenia. Warto było być w piekielnej kuchni. Na bank będę się dalej uczyć, zdobywać wiedza i będę naprawdę lepszy ją kucharką. Są dwa elementy, które dzisiaj dostrzegam. Ten team spirit, który się pojawił i w jednej, i w drugiej drużynie, i wyciąganie wniosków. Wyciąganie wniosków możecie sobie napisać w pokojach na ścianie.
Możecie iść pisać. Dziękuję. Do widzenia. Ciekawe, czy jakby naprawdę napisali, to by się wkurzyli. Sandrze charakteru. Niestety ogień, z którym wpadła do piekielnej kuchni, szybko się wypalił. Mam jednak nadzieję, że gdzieś głęboko w tej śląskiej duszy tli się jeszcze iskierka, która kiedyś rozpali jej kulinarną pasję. I oby oczekiwanie na kolejny odcinek nie rozpaliło was do... Nie ma sensu moja wypowiedź, Boże. Z reguły mi wchodzi takie ładne zakończenie. Chat GPT, napisz mi generyczne zakończenie. Cześć, z tej strony prowadzący Dominik Boss. Chciałbym podziękować za obejrzenie odcinka na kanale Avizo TV. Wy, widzowie, z całą pewnością dobrze się bawiliście i nauczyliście się nowych rzeczy o gotowaniu, a także mogliście spędzić czas w doborowym towarzystwie. Nie mogę się doczekać, aż następnym razem spędzimy chwilę oglądając czwarty odcinek Piekielnej Kuchni. Nie napisał tego Chat GPT, wymyśliłem to na poczekaniu, ale brzmi jak Chat GPT. Czekam na kolejny odcinek i zapraszam serdecznie do oglądania. Miło było.